nie. Dobra. Tu cię kłócę, tutaj. Watch for your landing. Shit, 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 shit! Kurwa, gdzie my jesteśmy tutaj? Jest taka chujowa pogoda. Strasznie chujowa pogoda, ale cicho. Kurwa, ogłuchliśmy przez ten samolot. Chyba tak. Poczciwy giedo, mówisz? Tak też mówię. Tak też sądzę, no tak jest, też uważam. Gdzie tam jest zawsze ta... Kurwa, Konrad, idziemy znowu tam? Gdzie? No, ta wioska i trochę kawałek dalej ta baza. A tu co jest? Ja bym tu sobie wylądował. Tylko jestem... Ja muszę być tam pierwszy, nie? Gdzie? Ale piorun pizgnął! Gdzie by chciał być pierwszy? Bo tu ja widzę takie trzy budyneczki, jakbym się w nie wpierdolił, to może bym coś znalazł, tylko ja muszę być tam pierwszy. Jak ja nie będę pierwszy, to będę drugi, a jak będę drugi, to nie znajdę nic ciekawego. Ja nie lubię w takich miejscach lądować. Nikt nie poleciał w moją stronę, czy co? No, w moją polecieli. Jeszcze mnie... Czemu mnie tak znosi? Jest nieznośny. One dead. Gdzie jest ten koleś? Zjadłem przed nim. Boom. Ląduj! What the fuck? Się tylko zraniłem. You spin me right round, baby. A przynajmniej tu na ziemi jest jakiś kurde hałas. Bandolier. Nie, to będzie lepsze. I plecak, wiesz. I lecim na Szczecin. O, siema. Okej, był tu koleś. Dobra. Idę stąd, bo tu jest za dużo ludzi. Ja poszedłem tu, gdzie kiedyś ty zginąłeś, gdzie byliśmy praktycznie już we dwóch. Znaczy, wioskę przed tym, gdzie tam byliśmy w tej bazie i... No. Ja jeszcze nie widziałem nikogo, żeby szedł w tą stronę, ale nie wiem. Znaczy, ja się wpieprzyłem do chaty, zabrałem wszystko, co się dało. Tam chyba nikt broni nie znalazł, tak naprawdę. No i mam tutaj już plecaki, nie plecaki, kamizelki. I mapę nie mam włączoną znowu. O, a ja widzę tego spraya jak lata. Ty widzisz go? Co to było? Ta chłopie, kurwa. No, rozumiem. Wiesz. I understand. Oh, fuck shit. To się szybciej w wozie. No patrz, ile tu jest bydła. Dobra, mapa. Gdzie ja mogę być? Tu nie. Tu jest 2,5. Tu jest 3,4. Tu jest 1,9. To co gdzieś tu?
Tu jest dwa. Kurwa, gdzie ja jestem? 1,5. 1,8. 408 metrów, okej. Czy jestem gdzieś tu? Ja mam pistolet z tunikiem. Co byłeś tu? Na kogo już się strzelają? Ja już też mógłbym zabić kogoś. Pistolet z tunikiem. A już ktoś leży martwy, no to fajnie. Ale on laga. Halo? Halo? Potężnego laga. Nadal? Czy już spoko? No w Breaking Pointie też raz na jakiś czas musiało zajebać lagiem, nie? Nie, nie mogę modelu podnieść. Idę do wioski, nie idę do żadnej militarnej, bo pewnie już jest wszystko kurwa przeszukane. Ja nie rozumiem, po co oni chodzą do tych militarnych, co? Stany też bez sensu. No. Nic z tego już nie rozumiem. Znalazłem 4 z tego. A ja znowu latam bez broni. Bo mogę. Aha, na pewno tu nikogo nie było, hej. Przełaś! Morfoko. Co my tu mamy w ogóle? Aha, tu jest ta baza SL Connor. A ja pójdę do Agios Cep, który jest z tyłu. Do Conora nie idę. Do Conora pójdę w ostateczności, jak będę naprawdę miał pecha w przeszukiwaniu. Ja jestem w Conorze. Jesteś w Conorze? No. Jest tam coś do zebrania i jest czysto? Tak. No to wbijam do Conora w takim razie. Mam dwa magazynki dla ciebie, będziesz miał G36C. Jakieś mundury i plecaki też tu się znajdą. Nie, tego nie potrzebuję. Znaczy mundur, ewentualnie. Dobra, to się wpierdalam. Będę od frontu podchodził, od tej wieży. A w zasadzie to dokładnie przy wieży. Gdzie mam iść? Przeszukaj wszystko, ja tu obserwuję teren. Okej. Okay. A magazynki, ja ci powiem, gdzie sobie spokojnie ten. Znaczy magazynki ja ci dam. Odzież partyzanta? Czemu nie? To ja. To zostawię. Ty?
A, tu jest G36C, dobra, spoko. No, ci tam dwa magazynki dodaję. Dobra, to możesz mi je odpalić. Gdzie jesteś? Chodź tutaj dalej, jakbyś chciałeś. Stamtąd skąd przyszedłeś, tutaj idziesz dalej. Tu jestem, widzisz? Gdzie? Zawróć. Aha, tu, dobra. Byłeś tym Agios Pelagios? Tak. Tu ci rzuciłem. Aha. Te magazynki nie pasują do G36C. Niemożliwe. Nie mogę ich włożyć do G36C. Tam nie znalazłeś żadnych innych magazynków? Nie, nie było nic. Niemożliwe, stary, ja pakowałem te magazynki. Weź spróbuj ten. Masz? Tak, ten mi wszedł. Ten tylko? Tamte tylko nie chcą wyjść? Tamte nie chcą. Mam ci oddać? Nie, nie. Dobra. To daj mi tamte dwa. To się pytam. Aha, myślałem, że ten żółty jest. No. Że to jest win. No tak, masz rację, masz to. To te dwa miałem ci dać. Tu ci rzuciłem jeszcze jeden, a ty mi oddaj tamte. Oddaję. Dobra, dokąd zmierzamy? Ja będę, zawsze za tobą, nigdy przed tobą. Tam są pojazdy. To byśmy chcieli. Mhm. Albo nie wiem, co my chcemy. Nie wiem. Możemy sobie przeszukać Agios Sephas pod nami. Dobra. Jesteś tak fajnie na czarno ubrany, że cię łatwo odróżnić. No. Co my tu mamy? Full auto sobie włączę. Nie mamy tu mików i jeszcze do tego mamy tracery obaj, więc... No, tak średnio, jak już się, no. Jak już się z kimś napierdalać, to się napierdalać. Jak w ogóle wyglądasz, bo się wtedy na nie przyjrzałem. Tak. Na kremowo. Aha, to przeszukujemy. O, dużo otwarte jest. Tak. Tu byś ja jestem w tej szopie takiej obesranej, znaczy obok. Wiesz, o którą szopę mi chodzi? Taka szopa obesrana. What the fuck, co to jest? A to jest kamizelka. Ty, może się zaczajmy na kogoś tam w tej bazie. Mówisz, że ktoś przyjdzie? Co? Mówisz, no możemy. No i tak już wątpię, żebyśmy tutaj coś znaleźli. Szkoda gdzieś iść, poczekamy na ten... na kółku, bo nie ma gdzie iść w sumie. Musielibyśmy wsiąść samochód gdzieś pojechać. Właśnie, jakby było właśnie gdzieś daleko kółko, to wtedy pójdziemy po te wozy. Dobra. Ale dziwię się strasznie, że nikt nie poszedł w tą stronę. Ja tu wszystko przeszukałem na świeżo. A na początku tylko skotłowało się strasznie, a potem... Znaczy przynajmniej u mnie, nie? Ja poszedłem w pierwsze budynki, które były pode mną i tam z czterech typów koło mnie. Później jeszcze dwóch koło samochodu. Ja będę nam patrzył na plecy. Dobra. Jakoś tu pod krzak sobie pójdę, będę coś tu patrzył. Ja ci powiem, jak ktoś tu przyjdzie. Ja będę patrzył w kierunku tej latarni, tam właśnie jest zbombardowana. Bardzo ładny widok. Dobra, jest koleś. Jest koleś? Siedzi na wieży. Wciąga się koło mnie.
On broni nie znajdzie. Jak będziesz w naszym kierunku do tego, ja ci powiem, kiedy wyskakujemy, go zajebiemy. Dobra. To ty cały czas patrzę na niego, ja tu będę cały czas patrzył do tyłu. Jak będzie blisko, to... Będzie zaraz szedł w naszą stronę. Przychodź tu do mnie bliżej, wyskoczymy mu na rej i go zajebiemy. Jak go zajebiemy, to musimy chyba pozycję zmienić, nie? Bo dobra, idzie, uwagę. Dawaj. Spierdala. W lewo spierdolił. Jest bez broni. Gdzie w lewo? Tutaj. Jest tu za workami. Zajeb go. Masz go? Nie właśnie. Cerownik mi zasłania jak skurwysyn. Wiesz co, lagi są. Właśnie, lagi są po drugie. Masz. Zabijam go. Reload i spierdalamy stąd, Mati. Zobaczę, może miał jakieś amunicje, wiesz? To ja. Zostajemy tu, czy idziemy gdzieś? W konkretne miejsce. Nie wiem. Musimy w ogóle przemieścić się, nie? Tak. Idziemy do obozu Maxwell, czy gdzieś. W każdym razie ja zaznaczę miejsce, gdzie musimy dojść. Dobra, dobra. Chodźmy. Ja miałem laga, że on właśnie uciekł tu, gdzie ja jestem. Ja miałem laga, że ty biegniesz u mnie kurwa w miejscu. O. Także. No, ważne, że go zabiliśmy. Ale tyle za dużo pocisków na świeżaka wyjebać. Ja wyjebałem niego 24 pociski, jeszcze nie znam. Ja 20. No to jest dużo. Jak na jedną osobę to jest za dużo. No ale po, z drugiej strony biegał jak pojebany, nie? Burza z piorunami. Daleko mamy? Bo ja sobie punktu nie zaznaczyłem. Nie, po kilometrze. A mamy chyba co jeszcze z 5 minut. No to luz. O, 3 minuty. Czy mamy mniej niż pół kilometra, zaznaczyłem punkt, który będzie wygodny gdzieś. Chcesz popadać. No mamy beznadziejne te tracery. Ty masz zielone, ja mam żółte, nie? No. A są jakieś dobre tracery, Mateusz? Nie ma. Wszystkie się kurwa świecą. A jakie tu w ogóle jeszcze są oprócz żółtych i zielonych? Są czerwone? Są czerwone. I białe jeszcze są. I białe właśnie to jeszcze są. Nie wiem, czy te białe, mimo że to jest niby najjaśniejsze, to nie wiem, czy to nie jest najlepsze. Bo to się chyba trochę jednak mimo wszystko z tym, zlewa. No może trochę. Na pewno. Zatyczne. Bo żółte się świecą jak pojebane. Najgorsze są, mi się wydaje, chyba zielone, stary. Zielone to ja cię pierdolę, jak się tak kują w oczy. Te zielone. Jesteśmy już w kółko. O, ja bym jednak miał wszystko poszedł dalej. Tak, no nie gdzieś zaskoczyć. Na tą górkę musimy pójść. Żeby nie dać się zaskoczyć. Żeby pasowały do naszych broni, żebyśmy pasowali do naszych broni, jeśli chodzi o kolory. Ja bym musiał wziąć twojego G3, a ty mojego tego. Czekaj, zobaczymy, może Ospej coś zrzuci. No jak bomby? To niedobrze ją mogę. Ola u nas. Nic nie zrzuci. Czasami może się udać, nie? Zrzucić pierpokierze. No.
Trzeba być ostrożnym, bo też dużo ludzi żyje, a my kurwa w tym kupu już. Ja bym przycupnął przy tym kamieniu i nie wiem, jakiś punkt sobie ustalił. Dobra. Tu jesteśmy bezpieczni, coś trzeba było wykombinować. Gdzie możemy pójść? To kółko się zawęzi, ja bym poszedł w ten las, co jest na lewo od bazy lotniczej MIK-26? 26. No tak, ale najpierw pójdźmy tutaj na dół od obozu Maxwell się, porozglądajmy z górki, bo to będzie zbocze, z którego będziemy mogli teren obserwować. Dobra. Obserwujmy teren i ten. I pójdziemy dalej. Słyszę. Gdzie jesteś? Strzały słyszę, ale niesamowicie daleko. Już poszedłem dalej. Górkę? No. A no jesteś, dobra. Ja nie słyszałem strzału. Słyszę tylko jak Osprey napierdala. Albo artyleria. Tu wylądowałem, Mati, na prawo. Tak? No, do tych chat poszedł. A tu po lewej mamy ten obóz cały. Mhm. Ten Maxwell. No ja go sobie też zaznaczyłem. Tam leży trup po prawej, widzisz? Czy... Aha, no. A to świeżak. No. A to musiał wcześniej go zabić, to ten trup, co wcześniej mówiłeś, że leży? Tak, tak, to jest to. Biegnij, gościu. Średni jest stąd widok. O. Aha, tam jest ten obóz, tak? To jest to? Tam widzę worki. Gdzie? Za nami. No tam, no. Gdzie ty jesteś? Poszedłem dalej tutaj. Okej. Widzisz mnie? Mhm. No bo nam teraz do przetrwania tak naprawdę niczego nie potrzeba, nie? No. Może innej amunicji? Amunicja, tłumik i celownik. To bym chciał jeszcze, no ale no, trudno. Stąd będzie dobrze się rozglądać. Tu będziemy mieć osłonę i będziemy widzieć. Właśnie o to miejsce nie chodziło. Stąd wszystko widzisz, stary. Dobra, to idę do krzaka po lewej. Wobec tego. Mapa. Ło! Jesteśmy. Na spokojnie. No, na luzie. Się tylko przeczołgam trochę do przodu, mi tu zasłania. Gunwo. Jak już będziemy do kogoś ewentualnie strzelać, to już będziemy musieli go zajebać, bo każdy kurwa będzie wiedział skąd strzelamy, nie? To jest Arysus przez skurwiały. Fajnie wymodelowali ten czulki. No to wszystko moderzy, nie? Ja pierdolę, zajebiście te bronie wyglądają. Ten go się normalnie trzyma. No bo widzisz, armę się fajnie moduje, nie? Ale jest toporna. No jest, to trzeba przyznać. Ej, tam ktoś leci helikopterem. Albo to był Osprey, albo to był helikopter. Chyba, że tak Osprey mi się ustawił bokiem. Są w ogóle w tym momencie helikoptery? Nie wiem. Bo jak grałem pierwszy raz, pierwszy mecz w tego moda, myślałem, że ktoś Ospreya sobie kurwa znalazł, nie? Jak to by było fajnie znaleźć lornetkę.
No. Albo celownik z dużym przybliżeniem. Albo, no. Jeszcze w ogóle, co bym miał miernik odległości, to już w ogóle bolasz. Boże, Jezus! Jesus! Co tu mi za pszczoła lata? Możemy sobie trochę poleżeć, bo te kulko na razie jest duże w chuj. O. Wolałem się cofnąć, bo... Tak sobie myślę, że jestem trochę widoczny. Co ja w ogóle mam w tym plecaku? Ja nie mam nic ciekawego. Jaki sobie strój znalazłem, to najprostszy plecak i... Ja ten plecak po prostu wypierdolę. Czasami mam tak, że mam plecak sobie wyjebany sprzętem, a tutaj miałem dwa magazynki w plecaku, to wolę sobie w kamizelce trzymać. Przynajmniej jestem mniej widoczny. Plecak to jednak ma rozmiar. O, widzę tam typa, bardzo daleko. Widzisz na horyzoncie, nie, na horyzoncie, widzisz? W stronę bazy, na horyzoncie, naprawdę minimalnie go widać, widzisz? Aha, no widzę go, no. Idzie do bazy, chyba. Nie, widzisz, biegnie dalej górą. Kurwa. Nie ma szans, żeby go zajebać. Gdybyśmy mieli snajpę, to moglibyśmy próbować. No, ale to musiałby i tak się położyć. Albo coś stanąć przynajmniej, bo... Zobacz, jak to widać. On coś ma? Ma coś, ma na pewno jakbyś... Ale go mi zalagowało. Mój też. Popatrzmy na kółka, jak to wygląda. Jesteśmy. Ale chyba niedługo będziemy musieli się przemieścić do przodu. No, zobaczymy, jak się mapa zadejtuje. On tam biegnie, nie? Wzdłuż tego wzgórza. No nic gościowi nie zrobimy. Bo nie ma jak. Och, szkoda ujawniać pozycję. Wracam pod krzak. W życiu go kurwa nie trafimy. W dodatku jest pewnie kilometr od nas. Jakbym miał tłumik, to bym oddał może jakiś strzał taki, wiesz. Tak, gdybym nie miał tłumik i nie miał tracerów, to też bym oddał taki strzał, może by go podstraszyć może trochę tylko, nie? No, zawsze jest jakaś procentowa szansa, że mu w łeb zajebiesz, nie? Ale patrz, idzie dojeżdżać kolesia. No. I tak pewnie jest, że my sobie idziemy, nie? Ktoś nas widzi. Kurwa z kilometra. No ale szczeliś nie szczeli, no bo amo, szkoda. No po co? Chyba tubę mam, to nie. Giną. Ej, zabili się nawzajem. Widzę właśnie. Ale nawet nie było słychać. Daleko musieli się strzelać. Obstawiam, że w bazie lotniczej. Jeszcze jest zasięg? No. O. No bo, ej, to my będziemy musieli uważać, bo jak nam się kółko zmniejszy, to możliwe, że tylko Maxwell zostanie. Może nie, Maxwell już nie zostanie. Obie bazy już nie, to mi się wydaje. Zobaczymy, jak się zmniejszy. Tam jeszcze stara placówka się troszeczkę łapie. To kółko.
I w starej placówce jest są właśnie te koszary. Tam idzie mnóstwo rzeczy znaleźć. No te koszary są te, no. To zajebiste na moje szczęście. Dalej zmniejszać, bo nie wiadomo czy iść, czy nie. Śmigło! Wrogie śmigło! Oho! Strzały po lewej. Chcę zobaczyć. Widzisz coś? Nie. Spóźniłem się z interwencją. Ja się cofam pod krzaczorę. Tam jakieś bombardowania. O, to teraz będzie ważne. Przez za 2 minuty. Ja to zostanę z tej strony. Zmniejszyło się. Musimy się ruszyć, czy nie? Musimy. O kurwa, musimy. I to jeszcze dodatku nie wiem gdzie, bo będziemy w depresji. No, na granicę lasu chyba najlepiej. Dobra, tak, no gdzieś tu się wiebiemy. Dobra, zaznaczyłem sobie punkt dole, chodźmy. No, jestem gotowy. Trzeba będzie uważać, bo może z Maxwella będzie ktoś szedł. Tu są rozjebane drzewa. A to było bombardowanie w takim razie. Mogło być bombardowanie, no. No nic innego mi nie przychodzi na głowę. No chyba, że ktoś z tuby strzelił. Jesteś gdzieś po mnie, jesteś tam. Tak. Bummer do mnie pisał. Cały czas się w hotline męczy. Ale przeszedł właśnie jakiś jeden trudny moment, mi też kurwa. Czy mnie też zniechęcił w pewnym momencie, nie? No hotline. Leżę po twojej prawej jak coś. Jeżeli oczywiście się zatrzymałeś tam, gdzie widziałem. No ja to ja leżę. No widzę cię. Nikt z Maxwella nie idzie? To nie. Elvis Maxwell. Ale zawsze to można byłoby obserwować. Nie zaszkodzi. To jest niemożliwe, żeby nikt tu tędy nie szedł. Tak jeszcze nas ilu zostało? 12, 11? No, ale patrz, to z lasu, to każdy może kisić gdzieś kurwa w krzaku 5 metrów od nas. No 5, no 20 metrów od nas może ktoś kisić w krzaku i co, skąd będziesz to wiedział? Zaraz będzie ostateczna rozgrywka, bo kółko jest na tyle małe, że się będziemy zaraz tu napierdalać. Teraz każdy pewnie leży i czeka, nie? Jak zwykle zresztą. No teraz tak, nie? Za chwilę znowu zacznie się bieg. Może się coś zacznie dziać. Dobra, tu nikogo raczej nie będzie.
Mogola też jest kurwa zabójcza. W nocy by przydało się coś. Jebnąć? W nocy jest ciekawy. A jak nie masz motowizora, to skurwa. Koniec. Leroy jest dead, ale przez nikogo nie został zabity, więc nie zdążył chyba. Albo jebło w niego coś. Piorun. Kółko teraz się tak zmniejszy, że nie będzie już żadnego budynku, w którym będzie można się schować. No. Teraz jeszcze jest jakiś. Musimy budynek. Kawałek podejść. Musimy, no. Kurwa. No, idziemy już? Czekaj, no. Zaznacz jakieś takie kurwa bardziej normalne miejsca. Chuj, dobra. A teraz już chuj. Teraz już nie zdziwię się, jak ktoś będzie do nas strzelał. Trzyma się tak ode mnie, nie wiem, to jest 20 metrów, tak jak się trzymasz. Jak ja zginę, to nie podchodź, kurwa. Wydaje mi się, że to wzgórze będzie dosyć niepewne. Będzie bardzo, kurwa, niepewne. Tam wzgórze chuje się, bole tego lasku przed nami. Oho, czerwone tej sery. Gdzie? Były po prawej. Ale z prawej leciały, czy leciały w prawo? Leciały do góry z prawej. Może koleś nie zdąży prosto do kółka. Dziwne, że gdzieś z prawej leciały, ale chuj, może. Dobra, tu możemy się glebnąć w szaczkach. Aha. Tu jesteśmy w tym, w zasięgu. Tu właśnie powinni z prawej zobaczyć, a my możemy przed, jako tak obserwować. Myślisz, że mnie zobaczą? Mam nadzieję, że nie. A jak leżysz? Jak się położę, będzie gorzej. To dobra. Mi się wydaje przynajmniej. Możesz się poprawie od mojego krzaka położyć. No tak mogę zrobić w sumie. Te strzały z czerwonego smugacza były dosyć blisko, ale nie było nic słychać, nie? Właśnie, albo po prostu z tłumika mógł strzelać też. No. To nigdy nie można wykluczać. U nas dużo jeszcze zostało. Kółko już jest małe. Do centrum kółka mamy 250 metrów. Czy już nie będzie problemu z... Nie zdążeniem. Nie. Najlepiej mam teraz ci na wzgórzu. No. Bo ich obejmuje tam to spokojnie. Tam kurwa może siedzieć w drzewie na wzgórzu i pierdoli, nie? Jak teraz robimy, jak się zmniejszy, to leżymy 60 sekund? No, czy co, idziemy od razu? Możemy podchodzić, lepiej to iść powoli, niż potem kurwa zapierdalać jak głupi. Osprey bombarduje. On się nie pierdoli. Wiesz co, jeszcze ten deszcz zagłusza dźwięki, nie? No właśnie. Tylko ja się raz po raz obracam do tyłu. Kurwa, to zawsze tak jest, że każdy gdzieś kampi, nie? No nie ma chuja, że ktoś biega i kogoś szuka.
zgarniamy daleko, bo widzę już wrogu. Dobra, to spoko, to ten. To czekamy jeszcze. Dobra. Może coś się będzie działo. Górka się jeszcze łapie. Mhm. Też mnie to martwi. Czemu nic się nie dzieje? Bo siedzą na górce. My tam wejdziemy w dół. Wszyscy w ośmiu? No kurwa. Zaniebie nas. Tak gubi. Jak tam wejdziemy w dolinę, kurwa, zaczną się strzelać do nas, potem się zobaczą, że gdzieś są i zaczną do siebie strzelać. Dobra, chyba ruszamy, co? Teraz 60 sekund, jak się pokaże. Dobra. Dobra, nic nie mówię. No. Ja pierdolę, nie podamy się to. No moje to idziemy na śmierć, ale sobie poradzę. Jakiś krzak trzeba się wpierdolić. To są bardzo fajne krzaki. Są, ale nie mieszczą się. Nie mieszczą się? Kurwa. Nie. Chodź, biegniemy w tą dolinkę. Chuj, tu mamy dobry cover. Możemy tu leżeć. Jak to sensownie, jak ma się z Mati najlepiej sensownie położyć? No, mniej więcej gdzieś koło mnie, bo raczej z górki będą strzelać, a nie z lewej. Aha. Tak, żeby z górki miała na ciebie pod takim kątem, że cię i tak nie trafi. Patrz na tą górkę, ja tu patrzę po... lewo. Patrzysz na lewo? Dobra, patrz na lewo, tu patrzę. Deszcz przez to pada. No. Wietrzyk tylko słychać. No nic nie widzę. Blisko. Okay. Weź wali. Aha. Z górki wali. Mm. Jakieś 100 metrów. Jakieś 100 metrów tam, gdzie ja patrzę teraz. Tam, gdzie mam grupę skierowaną. Będę obserwował. Będziesz go widział, to mów, bo ja jestem troszeczkę chyba bardziej do odstrzelenia niż ty. Teraz się zrobi interesująco. Bo miał tracery. Jesteśmy blisko. Przed nami, tam gdzie ja się patrzę. Mati, ja idę w krzak. Dobra. Jeszcze goś z pistoletem. Iwan zginął, kurwa. Jak będzie 60 sekund, to ruszamy tak jak tam. Tak jest. Pójdziemy tymi krzakami, na lewo od tego krzaka, co jest przed nami. Będziemy ja pójdę za tobą, jak ruszysz, to ja pójdę za tobą. Dobra. Jest, widzę kolesia. Dwóch! Dwóch, no. Drużynie są.
położyli się. Kurwa, patrzą na nas. Na nas patrzą. Weź się położył i patrzy. Będziemy musieli się z nimi strzelać. Konrad, oni się położyli. Musimy ich przepłoszyć, bo nie zdążymy potem tam wejść. Wiem. Dawaj. Wstajemy i strzelamy? Dobra. Tak. Kurwa, za drzewem się schował. Dobra, spoko. Musiałem się tak kameruje, jak się z jednej strony. Chyba go zabiłeś. Nie, nie, no nie, nie, było, nie ma komunikatu. Za skałą jest. Dobra, zabiłeś go. Ale jednego. Jest. Tak, jest, jest drugi, jest jeszcze za drzewami. Za drzewami no, jest. Zaraz nam się czas skończy, Mati. Ile zostało sekund? No nie wiem, ale jeszcze ten. Nie krzyczał. Znaczy nie było komunikatu. Teraz dobra. Musimy iść już, Mati. Idziemy. Za krzak, za krzak. Ja spróbuję szybko. Kurwa, szybko lecę za skałę tam na górę. Dobra. Dobra, zginąłem. Dobra. Zabiłem go. Dobrze. Ale jeszcze nie wygrałeś. Nie. Zostało nas dwóch. Konrad, tam skup się dobrze. Nie wychodź jakoś głupio w jakieś te, tylko ładnie tam. Ostrożnie. Tylko wiesz, że mnie tak postrzelił, że jestem prawie martwy. Ja miałem apteczkę w sobie, jeżeli chcę zaryzykować. Jesteś na widoku, Mati. To został teraz ten drugi, z którym my się strzelaliśmy, tak? Ci na wprost. Czy ten zginął? No właśnie mi się wydaje, że ten zginął. Kurwa. To nie będzie koleś może być. Ale załóż, że ewentualnie to jeszcze może tam żyć. Chyba go widzę. Tak, widziałem go. Kurwa, debilu, nie stękaj. Jezus, mam przejebane. Mam w jednym magazynku 5, a w drugim 3 pociski. Załaduj piątkę i wróć. Jezus, jak on to przeżył? Wygrałem! Yes! Zabiłem go. Jest! Kurwa! Ostatnim pociskiem go zabiłem! Ja pierdolę! Ja. Oooo!